Marek, czy dzień dobry Państwu. Poseł Wojciech Saługa, poseł Koalicji Obywatelskiej, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Co zrobi prezydent? Czeka pan w napięciu na jego decyzję o finansowaniu błędów publicznych? Czekamy. No, ma niełatwe zadanie, niełatwe w tym sensie, że sprawa 2 miliardów na telewizję publiczną bądź na onkologię, bo to leży na stole, wzbudziła bardzo duże emocje wśród społeczeństwa, wśród obywateli. Obywatele widzą obłudę tej władzy, bo jakby znakiem tej obłudy był palec pokazany przez panią poseł Lichocką, gdzie właśnie leżało na stole decyzja, gdzie 2 miliardy położyć, ale i wybrał sobie, że leży na propagandę. Też wyjęto kilka głosowań, gdzie opowiedziała się przeciwko finansowaniu onkologii. Tak, ale z tą obłudą to tam wie pan jest zupełnie inne rzeczy. Tu było bardzo wyraźnie, tak, wyraźnie pokazane, na co te pieniądze mogą iść. Czy na propagandę w telewizji publicznej, na hejt, który tam się jadzi, sieje, i telewizja, która dzieli społeczeństwo na dwa obozy, czy na leczenie Polaków. Ale pan wie, że to jest demagogiczny argument. Równie dobrze można zapytać, czy za dużo na kulturę nie wydajecie, bo można na zdrowie. Tak, tylko jeżeli rozmawiamy z Polakami, a rozmawiamy, to sprawa zdrowia, sprawa tego bezpieczeństwa, zabezpieczenia szpitali i dobrego leczenia wyrasta na plan pierwszy. Polacy stoją w coraz dłuższych kolejkach, leczeni są coraz jakby w trudniejszych warunkach, ponieważ brakuje personelu, brakuje lekarzy, dostęp do badań specjalistycznych się utrudnia, szpitale narzekają na brak środków, na brak sprzęt mamy, tylko nie mamy jakby środków na używanie tego sprzętu, więc ta sytuacja w służbie zdrowia nie poprawia się, a pogarsza, i stąd jakby potrzeba dokładania środków. O tym mówi pani marszałek Kidawa-Błońska w swojej kampanii. Rząd szczyci się zrównoważonym budżetem, a my mówimy tak, 1% deficytu to 22 miliardy, może nie 2 miliardy telewizja bądź onkologia, ale 22 miliardy na zdrowie przekażmy, robiąc 1% deficytu. Panie pośle, gdyby się okazało rzeczywiście, że, nie wiem, wektor władzy się zmienia, PiS odchodzi od władzy, dochodzą do władzy liberałowie, wy, to pan mi chce powiedzieć, że z tych narzędzi nie skorzystacie? Nie będziecie finansowali telewizji z budżetu, nie przejmiecie sądownictwa, spółek Skarbu Państwa tymi narzędziami, które PiS wam dało do ręki? No, patrząc na to, jak dzisiaj PiS prowadzi państwo, w jakim kierunku prowadzi, jak wykorzystuje te narzędzia, to raczej musimy się skupić na to, aby trwale właśnie telewizję publiczną i kilka instytucji, jak spółki Skarbu Państwa, uniezależnić od władzy. Ponieważ dzisiaj... Te rzeczy są podporządkowane władzy, wykorzystywane. Nie chcielibyście ich mieć jako władza? Mieliśmy kiedyś, tak? Rządziliśmy 8 lat i w taki sposób nie zawłaszczaliśmy tych spółek. Oczywiście ministrowie, nie o to chodzi. Nie, właśnie, tym się różnimy od PiSu. Jacek Kurski pokazuje, tym się różnimy od PiSu. Tusk kiedyś powiedział, kto ma media publiczne, przegrywa wybory. Jacek Kurski pokazuje, że to guzik prawda. No właśnie, Donald Tusk inaczej patrzył na media publiczne. Do samego publiczne, spodu to działa. Bo media publiczne właśnie wtedy, za czasów Donalda Tuska, to był ośrodek niezależności dziennikarzy, i media miały prawo krytykować rząd, krytykować władzę. Dzisiaj to jest narzędzie propagandowe partii politycznej. To się znacznie zmieniło. Nikt nam nie zarzuci chyba, że za czasów Donalda Tuska to było narzędzie propagandowe Platformy Obywatelskiej. Ktoś wam tam zarzuci, o to niech pan będzie spokojny. Ale nie znajdziemy dowodów, bo tak jak byliśmy okładani, że tak powiem, przez telewizję czy media publiczne, to mało kto tak był, nie, szczególnie panie pod koniec rządu. Ja po prostu próbuję dociec, czy rzeczywiście nie ma was pokusy, żeby z tych narzędzi skorzystać, bo one są niezwykle użyteczne. Jeżeli byśmy korzystali w taki sposób jak PiS, to bylibyśmy PiSem. My nie chcemy być PiSem. Różnimy się od PiSu właśnie tym, że dajemy wolność Polakom i nie zawłaszczamy władzy. I to jest jakby totalna różnica. PiS chce panować nad wszystkim, podporządkować sobie wszystko. My chcemy, żeby to ludzie decydowali o swoim losie. I to jest jakby u podstaw naszych różnic, a później idą szczegóły. Panie pośle, nawet wasza konkurencja polityczna przyznaje, że ostatnia konwencja pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej to było dość udane przedsięwzięcie. To ono było świeższe, ono było z pomysłem, ono było z rozmachem, ono było z kilkoma takimi rzeczami, których wcześniej zabrakło. Ale też dodają od razu, dlaczego im się wydaje ta konwencja udaną. Nie tylko oni, zresztą eksperci również. Kilka postaci schowaliście.
Tak jak PiS macie do schowania niektórych ludzi. Nie było tam Donalda Tuska, nie było Lecha Wałęsy. Z Tuskiem jest inaczej, ale z Wałęsą było zwykle tak, że to wam na zdrowie nie wychodziło. Donald Tusk jest schowany od dłuższego czasu, ponieważ on w polityce polskiej na szczeblu jakby partyjnym się nie udziela. Lech Wałęsa nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Bywał na kilku konwencjach wcześniej, jeżeli dobrze pamiętam, to na dwóch, ale generalnie mamy nowe rozdanie w partii. Społeczeństwo zauważyło, że już nie rządzi Grzegorz Schetyna, a rządzi Borys Budka. Jest nowe rozdanie, nowa energia, nowe pomysły, nowy sztab, zupełnie inna organizacja kampanii wyborczej. I kandydat, który znacznie jakby różni się od obecnego prezydenta tym, że idzie do ludzi, rozmawia z ludźmi, słucha ludzi przede wszystkim, nie krzyczy, a słucha. I to jest podstawowa różnica. Czy to nie był zabieg zamierzony, jak rozumiem? Uniknięcie czy nieskorzystanie z tych dwóch postaci podczas konwencji? One były żelaznym punktem wielu waszych publicznych spotkań. Naprawdę, to myślę, że absolutnie tak nie było. Lech Wałęsa był na jednej z konwencji w ciągu ostatnich tam trzech kampanii. No i nawrzeszczał na was, że się na polityce nie znacie. Coś powiedział, tak. Lech Wałęsa barwną postacią jest. Główną postacią tej konwencji była Małgorzata Kidawa-Błońska, plus kilka osób, tak, wokół których budowaliśmy przekaz, czy pokazaliśmy, jak działa Polska. Bardzo emocjonalne wystąpienia ojca pana świętej pamięci Igora Stachowiaka i tego chłopaka, który zderzył się z kolumną rządową Beaty Szydło. Tam. Zderzył się z rządem, jak powiedziała, nie tak, z samochodem. Tak, właśnie padły ważne słowa, że on nie zderzył się z samochodem, tylko z rządem. A to skoro jesteśmy przy kandydatce, kiedy pani Małgorzata Kidawa-Błońska na Śląsku się pojawi? Jest taki plan? Zna tak, pan? Tak, oczywiście. Końcem marca 28 planowana jest wizyta. Będą to okolice Rybnika, Jastrzębia, Raciborza. Jeszcze dopinamy szczegóły. Myślę, że to pierwsza wizyta, nie ostatnia. Aczkolwiek czas kampanii jest taki, że nie można być wszędzie. I to społeczeństwo musi wybaczyć, musi zrozumieć, że pani kandydat, pani marszałek nie może być w każdym miejscu. No to będzie kampania dość krótka. Tak ten kalendarz rozpisano. Siłą rzeczy, panie pośle, to będzie musiała być dyskusja o węglu i o górnictwie. Zapewne tak. Tutaj, co się tu na pewno ogniskuje w naszym województwie, to węgiel, ale też drożyzna związana z cenami prądu wynikające właśnie z jakby gospodarką węglową. Na pewno przyszłości górnictwa, o imporcie węgla, bo to jest znaczący temat, ale też o organizacji spółek Skarbu Państwa, bo szczyci się pan prezydent, że olej staniał. Ja dodam, że staniały jeszcze bardzo poważnie akcje spółek Skarbu Państwa, niektóre o 70%, ponieważ są niewydolne. Ale myślę, że tutaj dyskusja będzie o czymś innym, bo pani marszałek, jedno z przewodnich jakby przesłań, które ma, to że dobrobyt bierze się z pracy. Myślę, to miejsce w województwie śląskim, na Śląsku, gdzie będzie, właśnie z tym się kojarzy, z etosem pracy. My tu nigdy nie prosimy o jakieś datki, o jakieś zapomogi. My się tu staramy wytwarzać dochód, dbać o siebie właśnie tym, że pracujemy, nie czekamy na zasiłki, a wręcz wytwarzamy te zasiłki, żeby można je było później gdzieś dystrybuować. Ale pan pamięta, że Platforma i Śląsk mają takie niedobre doświadczenia z czasów ostatniego rządu, bo pan pamięta panią Ewę Kopacz, która przyjechała tu na Śląsk i jej dyskusje o górnictwie z górnikami nie były udane, delikatnie rzecz biorąc. Zastanawiam się, czy to jeszcze może ważyć na odbiorze pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jako na pewno nie były udane i to potwierdzamy, ale też nie były udane, ponieważ wtedy już było widać jakby zbliżenie się Związku Zawodowego Solidarność i Prawa i Sprawiedliwości, jakby polityczne, ciągle polityczne blisko, zbliżenie. Nie wiem, jaka to będzie rozmowa. I to była końcówka jakby, przed kampanią to się działo wyborczą, przed wyborami, to była końcówka rządu Ewy Kopacz i wtedy bardzo mocno rozegrano to, związki zawodowe rozegrały to politycznie, jako atak też na Platformę i stąd tej dyskusji nie było. Zarzucano nam wtedy, że nie mieliśmy pomysłów. Tych pomysłów nie ma do dziś. Sytuacja jest identyczna, analogiczna jak już prawie 5 lat temu,
Górnictwo jest na skraju bankructwa, na skraju zapaści. Nie potrafimy wydobyć węgla, żeby go spalić w polskich elektrowniach. Importujemy ten węgiel. Węgiel z importu jest tańszy niż wydobywany w kopalniach. Stąd składowany jest na zwałach i jest jakby kwadratura koła. No to panie pośle, zanim partia... Czy szefowie spółek nie potrafią nic z tym zmienić. Ja wiem, tylko zanim partia to powie za 3 lata przed wyborami parlamentarnymi, to będzie to musiała swoim głosem powiedzieć wasza kandydatka na Śląsku. Ona będzie musiała tu coś o węglu powiedzieć. Jak pan sądzi, co, jaki to by mógł być przekaz? Trzeba przede wszystkim mówić Polakom prawdę i mówić, jak wygląda sytuacja. Dzisiaj Unia Europejska, świat stawia sobie cele odchodzenia od węgla. My gospodarkę mamy opartą na węglu, energetykę opartą na węglu. Trzeba powiedzieć, jest zapotrzebowanie tyle i tyle na ten węgiel do tego i tego roku. Do tego czasu będziemy restrukturyzować i szukać dla przyszłych pokoleń nowych miejsc pracy. Ci, którzy mają pracę dzisiaj w kopalniach, nie powinni jej stracić. Powinna ta praca jeszcze przez wiele lat być zachowana, ale jeżeli myślimy o ekologii, myślimy o środowisku, myślimy o bezpieczeństwie Polek i Polaków, ale to jest bezpieczeństwo ogólnoświatowe, bo obserwujemy, co się dzieje, to przyszłości dla takiej eksploatacji, dla takiego wykorzystania węgla nie powinno być. I o tym trzeba po prostu najnormalniej w świecie rozmawiać. I nawet z górnikami, którzy są bardzo tacy ekspresyjni i mocno często protestują w taki widowiskowy i spektakularny sposób, można rozmawiać, tylko trzeba rozmawiać szczerze, a nie mamić, że wstaliśmy z kolan, że oto wszystkie bolączki górnictwa, pamiętam tak właśnie panią premier Beatę Szydło, czy ówczesnego ministra Tobiszowskiego, mówiono, że wszystko jest rozwiązane, a to tylko chwilowa koniunktura na rynkach światowych spowodowała, że przez chwilę było lepiej, ale nie rozwiązano żadnego strukturalnego kłopotu w górnictwie. To pewnie się będzie czekał na to, co pani Małgorzata Kidawa-Błońska powie pod koniec marca. Panie pośle, koronawirus to jest polityczny kłopot w Polsce? Polityczny temat? No, oby nie był polityczny, bo tu... A nie wiem, czy to jest dobre zaklęcie, bo ja się słuchałem w debatę, fajną, naprawdę merytoryczną, zgodną, zwieńczoną wspólną uchwałą, podjętą właściwie jednogłośnie, ale potem słucham panią marszałek w Zielonej Górze, która mówi, że nie dostała pieniędzy i słucham wojewody w Zielonej Górze, który mówi, że pani marszałek wydaje pieniądze na swoje samochody służbowe. Się skończyła zgoda. Myślę, że tych emocji w Polsce jest niestety tak dużo, że potem są takie właśnie wystąpienia jedne czy drugie, o których pan mówi. No, poseł Kierwiński też sobie nie odmówił powiedzenia, że rząd działa bardzo późno i opieszale. Trzeba się wsłuchać, bo tak działa. Trzeba się wsłuchać w dyrektorów szpitali, w pracowników służby zdrowia, tych, którzy bezpośrednio jakby są na tej linii frontu, czego brakuje, jak to jest zorganizowane i czy dzisiaj mówienie, że jesteśmy świetnie przygotowani, to jest to fakt. I myślę, o czymś takim mówiła pani marszałek województwa lubuskiego, że czegoś, co tam było obiecane, jakieś zabezpieczenia, jakichś obiecanych środków czy rzeczy nie było. Szpitale w ogóle mają braki i o tym się mówi od co najmniej roku, że na wiele rzeczy brakuje. To się mówi od 20 lat. Dzisiaj przychodzi, mówi się bardziej od ponad roku, gdy weszła ta reforma, która zmieniła zasady finansowania. Szpitale nie mają na wiele rzeczy środków, a teraz dokłada się. No, mówi się, że muszą wykonać zabezpieczenie pod kątem epidemiologicznym, co nie jest zapewne łatwe. My oceniamy tak, że trochę za późno ta debata była. Dobrze, że pierwszy raz tej kadencji, a myślę i poprzedniej, w ogóle doszło do dyskusji, że ktoś słuchał naszych uwag i poprawek. Uwzględnił je nawet. Nawet uwzględnił. Poprawiliśmy, udało się wspólnie poprawić tę ustawę pod kątem głównie zabezpieczenia Polaków. Tam były takie zapisy, że przedsiębiorcy muszą słuchać poleceń premiera czy wojewody i nie mogą żądać odszkodowań za szkody poczynione. To było jedno z głównych takich zarzutów, które zostały uwzględnione. No i cieniem rzucają się takie rzeczy, jak wczorajsza informacja, że jedna ze spółek, gdzie tam współwłaścicielem czy członkiem rady nadzorczej, a kiedyś dużym właścicielem jest radny PiS, dostaje zlecenie w związku z epidemią na 3,5 miliona złotych. To nie powinno się dziać. Właśnie jeżeli mówimy o transparentności, o jakimś unikaniu polityki, to dobrze, gdyby takich rzeczy nie było. Natomiast to zagrożenie, no, wydaje się, jest na tyle poważne, na tyle duże, obserwujemy, co robi cały świat, że tu absolutnie nie powinniśmy tego
wykorzystywać politycznie, natomiast no, polityka się dzieje, jesteśmy w kampanii wyborczej, siłą rzeczy ten temat gdzieś wraca, my jesteśmy po to, żeby zauważać, czy pokazywać jakieś złe procedury, które się dzieją, bądź jakieś braki, czy jakieś złe zachowania. No i w tym obszarze to się chociażby musi wczoraj polityczne. Pani dyrektor sanepidu, jeżeli dobrze... O, była, zostawmy to. Była bohaterką mediów, no, wiadomo, na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę. Panie pośle, nie pamiętam, gdzie pan to mówił, ale to jest cytat z pana. Zwycięstwo w tych wyborach jest na wyciągnięcie ręki. Serio pan tak myśli? Jesteśmy obecni na ulicach, rozmawiamy z Polakami. Widzimy naprawdę, że coś się zmienia. Jak przychodzą właśnie zwolennicy, to na pewno biją bramę. No, ale ci zwolennicy, to jest trzecia kampania w ostatnim czasie, a nawet czwarta, uwzględniając jeszcze wybory samorządowe. Wszystkie poprzednie przegraliście. Wszystkie przegraliśmy i dlatego dzisiaj widzę, że jest wielka szansa na zwycięstwo. Po tym właśnie, jak się ludzie zachowują, jak reagują, co widzą. Ludzie widzą, że Andrzej Duda stał się zakładnikiem własnych słów, że prezydentura to nie parasol, prezydentura to nie bycie notariuszem rządu. On jest notariuszem rządu. Parasol, bo jak pada na peronie, to... Parasol i żyrandol, przepraszam, to chciałem powiedzieć. Wszystko, o czym mówił 5 lat temu Andrzej Duda i krytykował Bronisława Komorowskiego, stał się karykaturą własnych słów. Pozycja, czy propozycja pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jest propozycją prezydentury otwartej, prezydentury, która nie mówi, co ludzie mają robić, ale prezydenturą, która skupi się na słuchaniu społeczeństwa, słuchaniu ludzi. Pani kandydatka dzisiaj, pani marszałek, rozmawia na spotkaniach z ludźmi. Te spotkania są otwarte dla wszystkich, otwarte dla mediów. Nie tak, jak to robi właśnie prezydent Duda, zamknięte tylko odpowiednie kamery i najnormalniej w świecie ustawki. I ludzie to po prostu zobaczymy widzą. To widzą też drożyznę, widzą rzeczy złe, które się dzieją w Polsce. 28 i stąd marca, mówię, że to jest na wyciągnięcie ręki, bo chodzę po ulicach i słucham ludzi. Wojciech Saługa, poseł Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.